Cześć! Chciałbym Was zaprosić do obejrzenia zapisu webinaru, który jakiś czas temu prowadziłem na temat planowania rejsu i prowadzenia rejsu w Chorwacji. Opowiem o planowaniu całej trasy rejsu, jak i co robię każdego dnia pływania. Zapraszam do obejrzenia. Jeszcze raz oficjalnie witam bardzo serdecznie wszystkich na tym webinarze. Widzę tutaj dużo znajomych, ale też osoby, których nie miałem przyjemności poznać, więc pozwolicie, że się przedstawię. Nazywam się Piotr Lewandowski. Jestem kapitanem jachtowym w Chorwacji. Pływam zawodowo od 2003 roku. Staram się dosyć sporo pływać, prowadzę tam szkolenia i chciałem Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób ja planuję rejsy, bo robię rejsy zarówno z żeglarzami, aczkolwiek ostatnio więcej tych rejsów, których prowadzę, są to rejsy z turystami. I jak ja planuję taką trasę, czy ewentualnie jak pomagam planować trasę osobom, które od nas biorą łódkę w czarter. Udostępnię teraz ekran. Sekundka i za chwilę puszczę prezentację i będę, że tak powiem, o niej opowiadał. Mam nadzieję, że widać ekran. Super. Czyli o planowaniu trasy w Chorwacji. Dlaczego w Chorwacji? Akurat no, dlatego, że bardzo lubię tam pływać. Na przykładzie Chorwacji chcę Wam to pokazać, gdyż jest to bardzo fajny akwen, bardzo stosunkowo łatwy. Generalnie, no, gdybym miał możliwość cofnąć czas i jeszcze raz zaczynać swoją przygodę z samodzielnym prowadzeniem jachtów, na pewno zacząłbym od Chorwacji. Natomiast no, nie jest to taki akwen, jest zresztą jak każdy inny, gdzie możemy go zlekceważyć. Zacznijmy od planu całego rejsu, prawda? Czyli czy weźmiemy łódkę i planujemy sobie cały rejs. Co w tym tygodniu chcemy, czy w tygodniu, czy w dwutygodniowym rejsie, co chcemy zobaczyć? Przede wszystkim musimy sprawdzić przewidywane warunki meteo, jakie nas będą mogą spotkać w najbliższym czasie. Trochę powiem Wam, czasami mnie bawi, jak ktoś pyta, żeby zaplanować mu szczegółową trasę pół roku przed rozpoczęciem jego rejsu, bo po prostu no, to jest trudne do wykonania, bo albo trafi pogodę, albo nie. Jak nie trafi pogody, no to będzie się męczył, jeżeli sobie zaplanuje, że w poniedziałek musi być w porcie A koniecznie, a we wtorek w porcie B i będzie, że tak powiem, męczył załogę na siłę, a nie o to chodzi. Mój znajomy ma takie powiedzenie, że w tygodniowym rejsie warto zacząć rejs płynąc z wiatrem. No bo dopływamy gdzieś do jakiegoś tam miejsca i potem trzeba wracać. No i jak wiatr się obróci, no to dalej mamy z wiatrem, a jak się nie obróci, to tylko pół rejsu jest pod wiatr. Natomiast jeżeli rozpoczniemy rejs pod wiatr, no to w połowie tego rejsu, jak musimy już wracać i ten wiatr się obróci, no to cały rejs mamy pod wiatr. No i to tak jest niefajnie. Dobra. A musimy przewidzieć warunki meteo. Musimy przewidzieć parametry naszego jachtu. Przede wszystkim zanurzenie, wysokość masztu, wielkość tego jachtu, prędkość, jaką osiąga. No bo to są parametry, które no mają bezpośredni wpływ chociażby na wybór portu, zanurzenie, wielkość jachtu, czy przechodzenie pod mostami, wysokość masztu. Też wszystko zależy od załogi, z jaką płynę, bo inaczej się płynie, jeżeli w załodze są małe dzieci, osoby niedoświadczone, turyści, a inaczej jak się płynie w męskim gronie, gdzie z doświadczonymi osobami, gdzie w ubiegłym roku miałem przyjemność w takim rejsie uczestniczyć, gdzie z kolegami z Ochotniczej Straży Pożarnej, z Ratownictwa Wodnego, żeśmy po prostu sobie płynęli, więc no tutaj mogliśmy sobie na trochę więcej pozwolić niż na rejsie z dziećmi.
Oczywiście trzeba uwzględnić miejsca, które załoga chce odwiedzić, no bo to wiadomo, że jak się gdzieś jedzie, no to albo też po to, żeby popływać, to przede wszystkim pewnie jak większość z nas, no ale też pewnie mamy jakiś plan, żeby sobie coś odwiedzić. No i trzeba uwzględnić dzienne przeloty, czyli po prostu ile tam chcemy dziennie pływać, czy to ma być duże pływanie, czy po prostu takie zupełnie rekreacyjne po kilka godzin. Meteo, moi drodzy, sprawdzam w dwóch miejscach, jeśli chodzi o takie małe akweny jak Adriatyk. Pierwsze to jest to strona meteo.hr, a druga jest to windy.com, ale również w trakcie rejsu korzystam z obserwacji własnych. I obserwacje własne to niekoniecznie tylko są to, co widzę na horyzoncie, ale po prostu korzystam chociażby z serwisu SAT24, czy Windy też oferuje zdjęcia satelitarne, czy radar pogodowy pokazuje, gdzie są w danym miejscu burze i to na dużym akwenie. To też traktuję to jako obserwacje własne, o tym sobie też powiemy. Chorwacja jest dość specyficzna, cały Adriatyk i tutaj dla tych, co byli, przypomnienie krótkie, co może nas spotkać, jakie warunki pogodowe, bardzo króciutko o tym. Czyli te ich kilka najpopularniejszych wiatrów. Jak widzicie, tutaj mam zrzut ekranu z Google Maps. Zwróćcie uwagę, że wybrzeże chorwackie jest ułożone tak z północnego zachodu na południowy wschód albo odwrotnie, tak? Ale tak pod kątem. I te ich najczęstsze wiatry, jakie możemy spotkać, no to oczywiście specjalitet ich wybrzeża, czyli bora, wiatr północno-wschodni, porywisty, bardzo nieregularny, ale jego kierunek jest bardzo fajny, bo zwróćcie uwagę, że można sobie płynąć zarówno, to nazwijmy to, w górę wybrzeża, czyli na północną część, czy na południową. No oczywiście, jeżeli siła jego na tyle pozwala, żebyśmy sobie mogli popłynąć. Drugim wiatrem jest to wiatr wiejący, można powiedzieć, równolegle do wybrzeża z dołu, czyli z południowego wschodu, Jugo. Jugo jest wiatrem, który ja osobiście najbardziej nie lubię, bo on się dosyć sporo rozwiewa, potrafi po parę dni powiać i przynosi brzydką pogodę, zafalowanie. No jest takie chorwackie powiedzenie, którego pozwolicie, że nie przytoczę w oryginale. Jugo wieje długo. No, a możecie się domyślić, co ono znaczy, jak brzmi w oryginale. Przeciwieństwem Juga, jeśli chodzi o kierunek, jest Mistral. Jest to wiatr z północnego zachodu. Mówi się o nim, że jest to wiatr dobrej pogody. Tak, no bo on przeważnie powstaje w słoneczne dni. Jego można porównać, jego jakby działanie, tak jak bryzę dzienną gdzieś tam u nas na Śródlądzie, prawda? Że wstajemy rano, nad jeziorkiem jest totalna flauta, nic nie wieje, w ciągu przed południem zaczyna się jakiś tam lekki powiew, po południu wieje najsilniej, wieczorem zaczyna wiatr cichnąć. No to taki jest ten Mistral, on potrafi, jak się dobrze rozbuja po południu, jak dobrze słońce świeci, to on potrafi powiać no naprawdę bardzo silnie i kończy się długo po zachodzie słońca. Natomiast na co trzeba zwrócić uwagę, jeżeli w prognozie gdzieś dostaniecie informację o Neverinie, zwanym również Neverą, jest to nic innego jak burze. I te burze są naprawdę bardzo silne. Dałem tutaj znak zapytania, dlatego że no, kierunki, jak to przy burzach, bardzo różnie to bywa z nimi, kierunki wiatrów. Natomiast te burze głównie przychodzą od strony morza. Ogólnie mógłbym w Chorwacji podzielić burze na dwie kategorie. Jedne takie, które są nad kontynentem, to one bardzo rzadko się zapuszczają nad morze. Natomiast te, które przychodzą z nadmorza, są bardzo silne i gwałtowne. I powiem wam, że ostatnimi laty, jeżeli ktoś miał okazję przeżyć taką burzę, no to są naprawdę bardzo, bardzo gwałtowne. Dwa lata temu w Biogradzie pozrywało
Jachty z CUMI wylądowały na falochronie, jachty będące w porcie. Ja akurat będąc wtedy w Chorwacji byłem na takiej jednej wyspie w Zatoce, spodziewałem się, że w nocy przyjdą burze, no po prostu z kotwicy się ewakuowaliśmy i przeczekiwaliśmy tą burzę w morzu. Nie było szans, żeby kotwica nam utrzymała. Na to trzeba uważać, tak? No taka burza, jak to burza, to widać, że to idzie, tak? Tylko że teraz to już jest troszeczkę za późno, to należy się chyba zacząć modlić. Takim burzom często towarzyszą trąby wodne. One są niebezpieczne wtedy, kiedy byśmy znaleźli się bezpośrednio w ich zasięgu. Natomiast tak, no to sama burza ze swoimi szkwałami dla nas jest bardzo niebezpieczna. Tutaj troszeczkę niewyraźne zdjęcie, ale tutaj właśnie zdjęcie takiej burzy, nie Neverina, tylko takiej burzy, która rozbudowała się nad kontynentem. To o ile nie wpłyniemy tam pod nią, to tu jest akurat wejście do Szybenika, no to raczej małe prawdopodobieństwo, żeby ona weszła na morze, na wyspy i żeby nam zrobiła jakąś krzywdę. Tak, i tu kolejne zdjęcie dobrze wybudowanej chmury burzowej. Co my mamy do dyspozycji na przeciętnym jachcie czarterowym? Pierwsze to mamy, na każdym jachcie muszą znajdować się mapy morskie, papierowe cały czas, o nich sobie też jeszcze powiemy. Przeważnie są to tak zwane male karte, czyli dosłownie małe mapy. Dwa atlasy, które obejmują Chorwację, Słowenię i Czarnogórę. Na pewno na pokładzie znajdziecie locję. Ja osobiście polecam polskie wydanie 888 portów i zatok, dlatego że no to jest no naprawdę bardzo wygodnie się z tego korzysta. Za chwilkę sobie też pokażę, powiem wam co w tym wydaniu najbardziej cenię. Zawsze staram się mieć najbardziej aktualną wersję. Oczywiście jest XXI wiek, więc na jachcie będziemy mieli GPS-a przeważnie z ploterem. Nawet na starych jachtach te plotery występują. Nie przypominam sobie, żebym w ogóle w Chorwacji od 2003 roku pływał na jachcie, który nie ma plotera. Oczywiście nie zawsze jest to, na starych jachtach nie zawsze jest to fajny jakiś tam kolorowy z dużym wyświetlaczem. Często jest to na starych jachtach jakiś mały ploter, ale jest. No i tutaj jest pytanie, czy jeździć z własnym programem nawigacyjnym. Ja sobie jakiś czas temu kupiłem na swojego smartfona Navionixa, znaczy ściągnąłem ten program i kupiłem mapy i ja jestem z niego bardzo zadowolony. No ale na tych programów nawigacyjnych jest dużo. Uważam, że warto to mieć, chociażby dlatego, że mamy jakieś dodatkowe zabezpieczenie, czy też podgląd tego, co robi załoga. Tak jak wspomniałem, male karte obejmują całe wybrzeże tu Adriatyku, Słowenię, Chorwację i Czarnogórę. Podzielone są na dwa atlasy. Przeważnie one znajdują się na wyposażeniu jachtu. Znaczy na wyposażeniu jachtu zawsze będziecie jakąś mieli mapę. Gorzej jest z tymi locjami. Czasami są to locje profesjonalne, wydane przez ich Instytut Hydrograficzny. Ja osobiście niespecjalnie lubię korzystać, źle mi się korzysta z tych ich profesjonalnych locji. Wolę ósemki. Ósemki też bardzo często znajdują się, no natomiast jeszcze nigdy nie trafiłem tak, żeby były one w języku polskim. A te, co w Polsce kupicie, to one są po polsku. Jest to naprawdę, przynajmniej dla mnie, dużo wygodniejsze. Co jest fajnego w tych ósemkach? Przede wszystkim ilość portów i zatok, łatwe wyszukiwanie, bo słuchajcie, jak obrócicie ósemki, na drugą stronę mamy całe wybrzeże Chorwacji i podane numery stron, gdzie co jest, na jakiej stronie. Tak? Tutaj małe powiększenie. Wybieramy sobie interesujący nas akwen, otwieramy. No i mamy przede wszystkim opisy, głębokości, jak są jakieś światła, to są światła, ale to, co ja najbardziej lubię, to zwróćcie sobie uwagę,
chociażby na wyspie Veli Drvenik. Na jej zachodnim wybrzeżu mamy wyspę Mala Luka i jest taka przy niej mała, biała strzałeczka. A tutaj na południu Velego Drvenika jest Zatoka Solińska i są dwie takie czarne strzałeczki. Co one oznaczają? To jest dla mnie podstawa przy planowaniu trasy. Czarna strzałka oznacza niebezpieczne kierunki wiatrów dla danego miejsca, że postój będzie niebezpieczny. No i tak jak widać w tej Solińskiej, Solińska jest otwarta, czyli z tych kierunków południowy, południowy wschód, to faktycznie nie byłoby rozsądne tu kotwiczyć. Białe strzałki, tak jak przy tej Małej Luce, oznaczają niedogodności przy danym kierunku wiatru. Czyli to nie jest niebezpieczne, ale jest no nieprzyjemne. Tak? Czyli tam nie zabije nas, ale przyjemnie nie będzie. To są naprawdę rzeczy bardzo fajne. Ja sobie jeszcze oczywiście zakreślaczem zakreślam jakieś tam fajne miejsca, które lubię, żeby potem szybciej się tam znajdowało. No ale to już zostawiam do waszej decyzji. I słuchajcie, chciałbym wam pokazać teraz na podstawie Windycom, no powiedzmy, że dostaliśmy takie zlecenie, że mamy rejs przeprowadzić rekreacyjny z okolic, powiedzmy łódkę niech będzie mamy z Biogradu. No i załoga bardzo chciała zobaczyć Kornaty, Trogir, Skradin i spróbujmy sobie taki rejs zaplanować. No i pierwsza rzecz, to warto sprawdzić, jakie mamy odległości do pokonania, no żeby wiedzieć, z czym to się je, tak? No to zobaczmy sobie, ja korzystam, jak wcześniej planuję trasę, to korzystam sobie z Navionixa, ale można skorzystać z dostępnego po prostu Google Maps. Już przełączę sobie na... Mapy Google. I mapy Google'a dają nam takie fajne narzędzie, że klikając prawym klawiszem myszy, powiększmy sobie tutaj troszkę, mam opcję zmierz odległość. I kliknięciami sobie zobaczmy, ile ja tutaj mam do Trogiru. Tak bardzo na okrągło pokazuje mi, że jest to 100 km. No, te mile, co są w nawiasie, to są mile lądowe, więc to nie bierzcie tego pod uwagę. 100 km no to trzeba na kalkulatorku podzielić przez 1,852, to wyjdą na mile morskie, to wyjdzie tam gdzieś jakieś 54 mile morskie. Czyli no jest to całkiem niedaleko, no bo 54 mile morskie w dwie strony, no to wychodzi tam na, w zaokrągleniu 110 mil. No to słuchajcie, przy 6 dniach żeglugi, bo tyle trzeba przyjąć na tygodniowy czarter, no to mamy raptem 20 mil dziennie do pokonania, więc mieścimy się w tym założeniu, że płyniemy sobie 4-5 godzin dziennie, to jeszcze gdzieś po drodze będzie czas, żeby sobie rzucić kotwicę, pokąpać się, nie ma najmniejszego problemu. No ale zobaczmy, co nas będzie czekać pogodowo i zacznijmy sobie od windy.com. No zobaczmy, tak jakbyśmy mieli od dzisiaj zacząć ten czarter, no to już pierwsza rzecz, mamy północno-wschodni, czyli Borę. Ja mam ustawione windy na zwykły wiatr. Co teraz to pokazuje? Jakbyście zapomnieli, to jeżeli zobaczycie w dolnym, prawym dolnym rogu ekranu jest taka ikonka z literą I, po kliknięciu w nią pokazuje nam się legenda. I wiatr, jest to średnia prędkość wiatru 10 metrów nad powierzchnią, tak? Prognozowana. Z tym, że ona jest prognozowana na podstawie no, różnych danych. I tutaj jest użyty akurat model ECMWF, bardzo dobry dla Morza Śródziemnego, ale jest to tylko model, tak? Czyli takie jakieś pewne uproszczenie tej ziemi, wszystkiego. Każde drzewo w tym modelu, każda górka nie jest wymodelowana, więc tutaj trzeba podchodzić do tego z ostrożnością.
No ale mamy średni wiatr. Do planowania trasy głównie mnie interesuje, co się będzie działo z kierunkiem wiatru. No tutaj już widzę, że te siła wiatru będzie spora. No ale zobaczmy, może jutro da się wyjść w morze. Zobaczmy o 10. Bora jest taka, że ona lubi w nocy najwięcej wiać, w dzień słabnie. Zobaczcie, ten wiatr średni wyraźnie słabnie. Kierunek jest dobry, można z Biogradu śmiało płynąć sobie na południe. Zobaczmy kolejny dzień. No tutaj w okolicach Biogradu ten wiatr tężeje, ale może już mamy możliwość, zobaczcie, szybenik jest spokojniej, można się schować w szybeniku na ten kolejny dzień zaplanować. Czy Rogoźnicę, czy tutaj jest niedaleko Primoszyn. Czyli szukać schronienia tam, gdzie akurat będzie ten wiatr słabszy. Niedziela skręca bardziej na północny, ale zobaczcie, Trogir jest odsłonięty. No to może na tą niedzielę fajnie by było gdzieś tam celować w Trogir. No i zobaczmy, co się będzie działo dalej. W poniedziałek znowu północny, ale słabnie, więc nie ma problemu, będzie można spokojnie wracać. Zmienia nawet się na poniedziałek na północny zachód, czyli mamy do czynienia z Mistralem. No to pewnie on w nocy będzie siadał, przepraszam, wszystko się zgadza. Jest dobrze. Wtorek, dalej mamy jakiś lekki mistral. O, środa to już zupełnie nic nie będzie. Od razu wam podpowiem taką rzecz. Modele te cyfrowe podobno nie lubią, jak nic nie wieje, więc generalnie zawsze jakiś tam drobny wiaterek pokazują. Jeżeli widzicie na modelu, że jest tak bardzo niebiesko, blisko 0,5 węzłów, to raczej spodziewajcie się, że będzie nic, niż że będzie coś. No ale trudno, no też da się płynąć. Z dwojga złego lepiej w tą stronę. Tak? I w środę spokojna pogoda, więc może wtedy zaplanować kornaty. W czwartek z powrotem pokazuje się wiatr tutaj wschodni. Tylko że to są to jest średni wiatr. Warto sobie zobaczcie porywy wiatru. Tutaj pod wiatrem w prawym górnym rogu mamy porywy wiatru. No i tutaj już sytuacja jest mniej ciekawa. Ja lubię sobie sprawdzić porywy, bo no ze średnią siłą wiatru to jest tak, że słuchajcie, ja i mój pies średnio mamy po 3 nogi. I co z tego? Ani ja nie mam 3 nóg, ani mój pies nie ma 3 nóg. Ja oprócz średniej siły wiatru lubię sprawdzić, co mnie pesymistycznie spotka. No i tutaj już zobaczcie na ten czwartek, czyli na dzisiaj mamy porywy wiatru nawet do 40 węzłów. To już nie jest przyjemnie. Tak? Jutro ten wiatr będzie siadał, ale te porywy dopiero w okolicach południa będą słabsze. Po południu będzie ten wiatr siadał. Więc tak należy sobie to sprawdzić. Co dalej warto sprawdzić? Tutaj może jeszcze dla przykładu prognoza pogody na chorwackich stronach. Można to przełączyć na angielski. Zobaczcie, prognozę, 3-dniowe mapy. Czytuje się. Ja lubię tutaj, od razu wam podpowiem, przerzucić sobie dane na Nauticharri. Dlaczego? Dlatego, że jak oprócz tego, że sobie wybiorę region, który mnie interesuje, na przykład średni Jadran, czyli średni Adriatyk. No, dajmy mu się wczytać. Jest. To zobaczcie, mamy ten wiatr na 10 metrach. Tutaj sobie na dolnej warstwie możemy przerzucać czas, ale co mnie bardzo interesuje, mogę sobie tu łatwo zmienić uderzenia wiatru, czyli porywy. No, specjalnie robię transmisję z biura, bo to jest w mieście, małym, ale jednak mieście. No ode mnie z domu, ze wsi, to byśmy nic nie zobaczyli, ale tu się strasznie długo wczytuje. Jednak Windy dużo szybciej się wczytuje. W każdym razie mamy tu uderzenia wiatru, chyba się nie wczyta, zachmurzenie i opady
na 3 godziny. No to, co też może interesować turystów. Kolejną rzeczą, którą warto sprawdzić przed rejsem, to tak zwane ostrzeżenia nawigacyjne. Ostrzeżenia nawigacyjne możecie sobie zobaczyć na stronie hhi.hr. Też macie podane te linki. hhi.hr, Chorwacki Hydrograficzny Instytut. Wchodzimy w e-serwisy i mamy ostrzeżenia nawigacyjne. Oni mają pod radio oglasy. Oczywiście na czerwono tekst, że to nie są oficjalne dane i że w ogóle nie wolno ich stosować do nawigacji. Tak? No, to samo podają na radio. Czyli ostrzeżenia nawigacyjne. Zobaczmy sobie jakiś tutaj. O, zobaczcie, będziemy. To akurat jest Kasztel, czyli troszeczkę za Trogirem. Ten środkowy Adriatyk, Kasztelański Zalew, numery map. To są numery map, nie tych małych map, które my mamy, tylko map zawodowych. Światło na pozycji nie świeci. Tak? Takie niespodzianki tutaj możemy o tym przeczytać. Warto zobaczyć, czy czegoś nam w naszym regionie żeglugi nie serwują. Oczywiście, jeżeli nie planujemy pływać w nocy, no to nas średnio interesuje, ale lepiej zawsze zajrzeć, bo to różnie z tym pływaniem bywa. Zobaczmy, co mamy jeszcze ciekawego w e-serwisie. Plima i Osiega, czyli przypływy i odpływy. Tak, bo na Adriatyku występują pływy. One są niewielkie, ale występują. Tutaj będziemy mieli Zadar. Zobaczmy sobie dla Zadaru. To są zmierzone w Zadarze przypływy, tak, i odpływy. Nie są duże, bo to ponad 0 mapy jest między 0,7 metra a 1,40 m. No, 70 cm różnicy. Jeżeli wchodzicie do bardzo płytkiego portu, no to musicie mieć na uwadze, że coś takiego jak przypływ i odpływ występuje. Mój kolega miał taką sytuację, że stanął w małym miejskim porciku, no i rano się okazało, że stoi na kilu i odejść nie może i musiał czekać do popołudnia, aż przyszła wysoka woda, żeby uzyskał pływalność i mógł sobie port opuścić. Dobra, przejdźmy do prezentacji naszej. Czyli ten Trogir generalnie jest dostępny, no, warunki pogodowe, no, mamy luty, tak? No, to nie jest wesoło, takich warunków w sezonie raczej, że będzie tak aż bardzo mocno wiała bora, no, małe prawdopodobieństwo, żebyście spotkali, ale się zdarza. W ubiegłym roku jeden dzień cały przestałem w porcie, dobrze przywiązany do nabrzeża, bo wiatr, potem jak patrzyłem w historię wiatromierza, bo go na noc zostawiłem włączonego, no to było do 75 węzłów, czyli dość sporo, a był to lipiec. Także takie rzeczy się zdarzają. Na konkretny dzień, w momencie kiedy zaczynam planować, oczywiście pierwsza rzecz to sprawdzam sobie meteo, sprawdzam sobie te pływy, tak na wszelki wypadek, co tam się będzie działo. Bardziej w Chorwacji to mnie interesuje, jakie jest najniższa woda, ile tam mam dodatkowo głębokości, bo to może się okazać, że w porcie, w którym normalnie mamy 2 metry głębokości, a nasz jacht ma tam niecałe 2, tam przyjmijmy taka Bawaria z tych mniejszych ma tam 1,80 m zanurzenia. No jeżeli woda jest nawet przy niskiej wodzie 70 cm powyżej mapy, no to spokojnie możemy tam wpłynąć, tak? Nie ma problemu. Sprawdzamy akweny wyłączone z żeglugi, czyli sprawdzamy sobie te ostrzeżenia nawigacyjne. Chorwaci akurat są o tyle sympatyczni, że naprawdę bardzo rzadko jakieś akcje typu wyłączenie akwenu z żeglugi robią, ale trzeba to sprawdzić. Kolega mój wpłynął kiedyś do portu Skradin przed zamknięciem wejścia, bo był układany na wejściu jakiś tam kabel energetyczny czy coś takiego i 2 dni port był zamknięty. No i wpłynął dzień przed rozpoczęciem prac, no i niestety 2 dni sobie postał. Że w tygodniowym czarterze go zablokowało, także warto to sprawdzać. Mijane punkty charakterystyczne. Przy takiej trasie no, warto sobie sprawdzić, co będziemy mijać takimi punktami charakterystycznymi. Mogą być znaki nawigacyjne, wysepki jakieś tam z latarniami.
Planuję sobie ewentualne postoje, gdzie przy danym wietrze mogę sobie rzucić kotwicę, na przykład, albo są może bojki do kąpania, albo wskoczyć do portu jakiegoś miejskiego na kawkę, też to jest wykonalne w niektórych miejscach. No wiadomo, port docelowy, gdzie chcę płynąć, tutaj warto się zastanowić, zwłaszcza w sezonie, czy nie zrobić wcześniejszej rezerwacji, o tym też Wam jeszcze powiem. No i tak zwany plan B. Ja lubię być przygotowany na najgorsze. Oczywiście, no jak mam rezerwację zrobioną w porcie, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym do tego portu nie wszedł, ale niektóre są takie miejsca, które nie są jeszcze w systemie rezerwacyjnym, o którym powiem, no i tak się płynie, albo będzie miejsce, albo nie będzie. I zawsze staram się mieć jakiś plan B, czyli jakieś kotwicowisko gdzieś w pobliżu, może jakiś porcik miejski, coś innego. Oczywiście z uwzględnieniem, moi drodzy, meteo. Tak jak mówiłem, meteo sprawdzam na windy.com, tylko trzeba pamiętać, że jest to tylko model. Do tego trzeba to połączyć z obserwacjami własnymi, czyli chociażby właśnie, no może pokażę, co tutaj dużo opowiadać, lepiej pokazać. Mamy windy i zobaczcie, prawy górny róg, mamy radar i satelita. Kliknąłem sobie radar pogodowy. Nie udostępniam, chcę zaraz pokazywać, że jestem u siebie w Kaliszu. No i zobaczcie, tutaj się jakieś opady gdzieś tam robią w okolicach Ancony, Włoch, prawda? A tutaj w Chorwacji na razie jest spokój. Oczywiście możemy sobie zobaczyć czasowo, jak to będzie wyglądało. Ewentualnie zobaczyć sobie zdjęcie satelitarne. No zobaczcie, piękna pogoda, jakieś delikatne chmurki, pewnie jakieś cirrusy. Zobaczcie sobie jeszcze raz sobie ten radar pogodowy. Będąc w okolicach Zadaru, Biogradu, nie byłbym w stanie zobaczyć tych chmur z deszczem przy Anconie. Tak? A jak one będą, zobaczmy, czy one się będą rozwijały, one będą sobie gdzieś tam pomału szły na północ. Tu się pojawia gdzieś nad kontynentem też jakiś deszczyk, będzie się pojawiał. Więc to są obserwacje własne. Ja do obserwacji nie muszę używać tylko swoich oczu, tylko jest XXI wiek, więc korzystam z innych aplikacji. Tak? Miałem też taką sytuację z jednym narwanym klientem, który po prostu, to było akurat w Grecji, który zacumowaliśmy w porcie, było ostrzeżenie o bardzo silnym wietrze, szły bardzo ciemne chmury z nad górami, bo to taki port był, gdzie dookoła było zasłonięte lądem, więc słabo było widać horyzont, w ogóle go nie było widać, ale było widać po prostu, że idą ciemne chmury i tak dalej, a ten za mną biegał i z aplikacją windy i pokazywał, że no ale przecież na windy nie ma wiatru, płyniemy i nie dał sobie przetłumaczyć, że po prostu, żeby spojrzał się w niebo. Oczywiście nie wypłynąłem, poczekałem, aż chmury przejdą, wypłynąłem po godzinie, więc awantura była o godzinny tak naprawdę postój. Także naprawdę zwracam uwagę, żeby z obserwacji własnych korzystać. Dobra, przełączymy się na prezentację. Już sekundka, ciach. Czyli pamiętamy o tych pływach. Głównie pływy w Chorwacji występują, no wiadomo, od Księżyca, Układu Księżyca i Słońca, jak wszystkie pływy, ale na takich małych morzach dużo więcej występuje od wiatru. Tu akurat zdjęcie sprzed paru lat w porcie Skradin, południowy wiatr, dokładnie jugo, spowodowało taką, no nazwijmy to cofkę, tak nawiało wody do portu na brzeże pod wodą. Także ten pływ wynikał bardziej z wiatru niż z układu Słońce-Księżyc, no, ale takie rzeczy się zdarzają. Pływy, tak żartobliwie mówiąc, w Chorwacji to przydają się do tego, jak stoicie w marinie i po tym trapie wychodzimy, to żeby wiedzieć, o której iść pod prysznic, czy bardzo wcześnie rano, czy trochę poczekać, żeby nie chodzić bardzo pod górkę po tym trapie.
Miejsca niebezpieczne, które będziemy mijać. No, miejscem niebezpiecznym na pewno będą wszystkie jakieś skałki, miejsca, w które możemy się wpakować, jak ja to potocznie mówię, stracić kaucję, ale też mogą być to miejsca, tak jak tutaj mamy na mapce po lewej stronie, nad wodą przechodzi most. Jak zobaczycie, na lewo od tego mostu jest znak mówiący, że prześwit pod tym mostem jest 30,8 metra. No, jest to całkiem sporo, więc tu nie ma problemu. Pewnie większością jachtów czarterowych przejdziemy. Gorzej jest z tym mostem. Kto pływał, ten wie. Naprzeciwko Sukoszanu tam jest tylko 16,5 metra i znakomita większość jachtów nie przechodzi pod tym mostem. Na mapce po prawej stronie macie bardzo charakterystyczną rzecz. To na północy Chorwacji się znajduje. System rozgraniczenia ruchu, tak? I no, tutaj trzeba tak zaplanować, że jeżeli przecinamy go, to przecinamy go pod kątem prostym. Wiadomo, nie przeszkadzamy statkom, które idą takim systemem rozgraniczenia. Jeżeli idziemy wzdłuż, to staramy się trzymać tej strefy ruchu przybrzeżnego. Nie wchodzimy na tor, a na pewno nie wchodzimy na tor pod prąd. Chorwacja jest bardzo dobrze oznaczona, jeśli chodzi o takie niespodzianki na wodzie. Mało jest miejsc takich, gdzie jest skała, płycizna, która jest nieoznaczona. I to też są bardzo fajne punkty charakterystyczne, gdzie jak przygotujemy sobie plan trasy, o którym za chwilę, no to takie mijanie takich punktów, no to możemy sobie odhaczać, prawda, tak jak, nie wiem, przy podróży samochodem jedno miasto minięte, drugie miasto minięte, to tak samo tego typu rzeczy możemy odhaczać, płynąc sobie po Adriatyku. Ale takim punktem charakterystycznym też może być wysepka z latarnią morską, tylko w Chorwacji nie spodziewajcie się, jak zobaczycie na mapie, że gdzieś jest tam jakieś światło, czyli jest jakaś latarenka pewnie, to nie spodziewajcie się konstrukcji jak nad polskim wybrzeżem, piękne, duże latarnie morskie, tylko raczej małego takiego światełka. Taka jest większość tych latarni. Natomiast jest to też fajny punkt orientacyjny. Również punktem orientacyjnym mogą być farmy rybne. Wszystko, tak? No, żeby wiedzieć po prostu, gdzie się w danym momencie znajdujemy. No i tutaj mamy przykład takiej male kartę właśnie chorwackiej z Biogradu i zrobimy sobie, pokażę Wam, jak ja planuję trasę z Biogradu, znaczy w ogóle jak planuję trasę, bo moją ideą danego dnia jest, żeby zaplanować trasę, naszkicować ją sobie i nie siedzieć z nosem w ploterze. Ile jeszcze ploter macie na zewnątrz przy kole sterowym, to nie jest to tak bardzo niebezpieczne jak pod pokładem, no bo od czasu do czasu lustrujecie horyzont, a pod pokładem no to nic nie widzimy. Czy siedzieć z nosem w mapie, bo nie o to chodzi, tylko żeby sobie przygotować plan trasy i z takim planem sobie, że tak powiem, z kartką w kieszeni sobie siedzę, zerkam sobie okiem, na ten plan odhaczam mijane punkty. Oczywiście to nie jest tak, że tylko z niego korzystam, bo zawsze u mnie na stoliku nawigacyjnym albo w środku na stoliku w mesie, bo czasami te nawigacyjne na nowych jachtach są bardzo skromne, leży papierowa mapa, a ja również korzystam albo z plotera, który jest na jachcie, albo ze swojego Navionixa, którego mam w telefonie. Ale zaczynam, moi drodzy, zawsze planowanie trasy od mapy papierowej. Dlaczego? Zobaczcie. Na mapie papierowej od razu widzę wszystkie szczegóły. Nie da się ich ukryć. Natomiast tutaj mamy zrzut ekranu tego akwenu z Navionixa. No tutaj poza tym, że są jakieś wyspy, się nazywają jakoś, to ja tutaj za bardzo nie widzę nic. Dopiero muszę sobie trochę powiększyć. Coś już zaczyna być widoczne. A dopiero jak sobie bardzo powiększę, no to wtedy faktycznie mam dużo szczegółów na tej mapie elektronicznej, no ale ciężko się z tego planuje, bo muszę to przesuwać, tak? I nie widzę całego akwenu, całej trasy, którą chcę pokonać. Dlatego ja zaczynam zawsze od mapy papierowej i dopiero potem elektronikę to wykorzystuję nie tyle do planowania, co do
już do potem bieżącej nawigacji. Teraz na takim filmie pokażę Wam, jak taką przykładową trasę z Biogradu do mojej ulubionej zatoki w Chorwacji, Zatoki Soline, jak ja to przeprowadzam. I coś niecoś Wam o tym poopowiadam. Tak, czyli plan jest, żeby... O. Muszę, kursor. Idziemy z Biogradu, omijamy wyspę Paszman i chcemy się znaleźć w Zatoce Soline. Zaczynam sobie od Biogradu, zobaczmy sobie, jestem w Biogradzie, znam ten port, ale skorzystam sobie z ósemek, żeby sobie szczegółowo zobaczyć, co tam ciekawego jest na temat tego portu. Wyszukuję sobie Biogradu oczywiście w spisie treści, 53 strona. Ciach, zupełnie przypadkowo otworzyło mi się, jest Biograd. Często przy tych planach jest powiększenie tego portu. No i stoję w marinie. Generalnie głębokości zaraz na wyjściu z portu są duże, więc nie ma problemu. Po wyjściu z mariny będę skręcał sobie w lewo. I teraz to, co ja robię. Biorę sobie kartkę. Oczywiście możecie to sobie zrobić w notatniku, w zeszycie. Ja tak robię. Na dole kartki jest mój start, czyli Biograd. Rysuję sobie kreskę kursową. Nieważne, że będę skręcał, ona jest prosto. Wszystko, co na prawo jest od tej kreski, będę mijał prawą burtą. Wszystko, co jest na lewo od kreski, będę mijał lewą burtą. I zaznaczam sobie po prostu, jak będę płynął. I nieważne, że będę zakręcał, ja sobie tą kreskę rysuję prosto. Czyli na starcie mam Biograd, marinę. Po wyjściu z mariny no muszę zagłówkami skręcić w lewo i skierować się na południowy wschód. No to sobie jakimś tam znaczkiem rysuję, że będzie skręt w lewo. Ja robię sobie takie strzałeczki, to jest pełna dowolność. Pamiętajcie, że ta kartka jest dla Was, a nie, że to ma być jakiś tam standard i ktoś to będzie oceniał. No i wyznaczam sobie orientacyjnie kurs, tak, żebym wiedział, tutaj idę na południowy przylądek wyspy Paszman. Używam do tego trójkątów nawigacyjnych. Jak mam ploter taki, można używać plotera. No i w zaokrągleniu, słuchajcie, bo na tych odcinkach, no tutaj jest 158 kurs, ale przyjmuję sobie 160. Tak, w zaokrągleniu, bo i tak sternik będzie tam plus minus ileś stopni jechał, a jak powiecie sternikowi tam 158, to on na tych kompasach tyle nie utrzyma, będzie się tylko nam załogant niepotrzebnie stresował. Więc orientacyjnie wiem, że mam się ułożyć na kurs 160 stopni. Oczywiście jak się ułożę na tym kursie, to staram się wypatrzeć ten koniec tej wyspy. No zobaczcie, to są tylko raptem, zmierzmy odległość, 3 mile morskie, więc na stówę przy dobrych warunkach widoczności będę widział koniec Paszmana. Więc każę sterować, no najpierw mówię, płyń tam kursem około 160, jak już ustabilizuję łódkę, to pokazuję, widzisz tam koniec wyspy, no to płyń na ten koniec wyspy. No i jedziemy. Po drodze, zobaczcie, jest głęboko wszędzie, więc nie ma problemu. Nie? Po lewej burcie będę mijał miasto Biograd, ale też będę mijał taki bardzo charakterystyczny, jest jakaś tam stawa przy brzegu, też będę ją mijał gdzieś daleko lewą burtę. I tam jest około 3 mile morskie. Po prawej burcie będę mijał wyspę Paszman. Proszę wybaczyć moje umiejętności, a w zasadzie brak umiejętności graficznych, ale ta kartka jest dla mnie. Ona nie jest do tego, żeby była piękna, tylko po to, żeby była skuteczna. Na południu Paszmana, jak się przyjrzycie, mamy dwie takie wypłycenia 4,48 metra, więc nie stanowią one dla nas zagrożenia dużego, ale nie będę się bardzo zbliżał do Paszmana. Wyznaczam sobie dalej kurs. Wzdłuż Paszmana mam jechać kursem 270. Tak, skręcam w prawo za Paszmanem, jest strzałeczka i mniej więcej kurs 270 i około 1 mili morskiej to będziemy sobie jechać.
No i teraz tak, pytanie, czy tu na skróty możemy przepłynąć. Jest niebiesko, jest płytko, nie ma dokładnej głębokości. Kurczę, no i tak, można czy nie można? Między Paszmanem a Małą Wyspą. Zobaczmy sobie na ósemkach. Może ósemki coś powiedzą. Oczywiście jak ósemki by nic nie powiedziały, odpaliłbym Navioniksa i zobaczył na Navioniksie, czy tam da się przepłynąć. No to jest akurat na stronie 58, szczegóły są, chociaż tu już głębokość jest podana, ale przejdźmy na stronę 58. Jest to przejście i jest głębokość 5 metrów, czyli jeżeli nie będzie jakiejś dużej fali, no to sobie spokojnie mogę środkiem tego przejścia z moim jachtem, który ma tam zanurzenie około 2 metrów, mogę sobie śmiało iść. I dalej od tej cieśniny ciągnę wzdłuż Paszmana. Tutaj kurs to tylko sobie wyznaczymy dla sportu, bo przecież idziemy cały czas po prawej, mijając wyspę, więc te kursy są do niczego niepotrzebne. No i mamy około 295 stopni. No i znowu mierzę sobie, jak daleko takim kursem mam płynąć. No, żebym orientacyjnie wiedział, prawda? No słuchajcie, jeżeli łódka będzie mi się poruszała, tutaj mamy ile? 3,8 mili morskiej, tak? Jeżeli będę szedł 6 węzłów, no to 38 minut i jestem w zatoce. No, ale teraz jak też fajnie można sprawdzić, tak, i skręcam po 3,8 mil, jest Zatoka Solinę. Ale zobaczcie, że teraz, żeby wiedzieć, która to zatoka. Tam są dwie podobne. Jak tu trafić, że ta to jest akurat ta? No ta jest akurat charakterystyczna, bo naprzeciwko wejścia na trawersie mamy wyspę taką Szczytna. Są trzy wyspy i naprzeciwko środkowej wyspy jest wejście do Zatoki Soliny. Na trawersie tej wyspy wchodzimy. Tak? I można jeszcze sobie zobaczyć dla takich warunków, jak dzisiaj mamy, czyli północno-wschodni wiatr, czy ta zatoka jest dobrze osłonięta. No to jest ta zatoka, zobaczcie, akurat ona jest bardzo dobrze dla tych warunków osłonięta. Ot i cały plan trasy. Taką kartkę sobie po prostu pakuję gdzieś w kieszeń i zamkniemy już. I mam ją sobie podczas żeglugi w kieszeni, korzystam sobie z niej. To jest mój główny plan trasy, żeby wiedzieć, jak jechać. Wszystko fajnie, pięknie jest. Oto był taki plan, powiedzmy, jak byłaby flauta, czy bardzo sprzyjający kierunek wiatru. No a co, jak nam ten wiatr nie pasuje i mamy wiatr, że tak powiem, w pysk. I trzeba się halsować. No to ciężko jest wyznaczyć, tak jak tutaj sobie załóżmy, że mamy wiatr południowo-wschodni, no to ciężko jest płynąć kursem 160, tak? Chyba że na silniku. No ale nie o to chodzi. No i trzeba tutaj sobie radzić w życiu i wyznaczyć jakiś korytarz do tego halsowania. Przy wietrze południowo-wschodnim, akurat tutaj, zobaczcie, z Biogradu idealne jest użycie głębokości, czyli płyniemy na głębokościomierz. Jeżeli nam głębokościomierz pokaże, tutaj niebieska woda na tej mapie jest akurat 10 metrów, jeżeli pokaże nam 10 metrów, robimy zwrot. I nie musimy się przejmować, w którym miejscu dokładnie ten zwrot robimy, akurat w tym pasie między Biogradem a południowym końcem Paszmanu, jeżeli będziemy sobie halsowali tak, że zwroty robimy przy 10 metrach, no to głębokości, no to jest wszystko cacy. Możemy sobie tak wyznaczyć. Innym przydatnym narzędziem, również do halsowania, jest namiernik. To jest akurat mój prywatny. Rzadko na jachtach spotyka się ten model, jest często inny. Ja akurat polubiłem ten model, bo jest bardzo fajny, wygodny i dokładny. Korzysta się z niego tak, że patrzy się przez niego w ten sposób i widzi się po prostu namiar, tak? Czyli kierunek, w jakim akurat spoglądamy. No i można wykorzystać, słuchajcie, zobaczcie, tu mamy znowu sytuację, że no wywiało nas gdzieś tutaj bardziej na południe, ten trójkąt to jest nasz jacht, no i chcemy się halsować między, w
whalsowywać się właśnie gdzieś tam na północ, ale tak, żeby nie przekroczyć tej linii. Wyznaczyliśmy sobie taką na mapie linię graniczną, zmierzyliśmy jej kurs, to jest 325 stopni, jeżeli będziemy płynęli sobie na północ. No i słuchajcie, i mierzymy, i ta linia idzie, zobaczcie, od wysepki, jedynej w okolicy wysepki z latarnią, tak? Czyli to jest bardzo charakterystyczny punkt. Jakaś tam mała latarnia, czyli będzie jakaś tam mała wieżyczka. Na skrócie można przeczytać, że światło jest na wysokości 11 metrów, czyli po prostu to nie będzie nic dużego, no ale pewnie to dojrzymy. I bierzemy namiary na tą latarnię. I teraz zobaczcie, 325 to jest dokładnie jak będziemy na tej linii. Jeżeli jesteśmy po tej stronie, tak jak w tej chwili ten nasz trójkącik jest, czyli nasza pozycja, no to namiar będzie na pewno mniejszy. Będzie tam w granicach gdzieś 315, 310, czyli żeglujemy sobie tym halsem do momentu, kiedy osiągniemy namiar 325 i robimy zwrot, bo tak sobie założyliśmy. W drugą stronę jest łatwiej, bo jest rząd wyspy, więc też jak tam będziemy pod wyspy podjeżdżali, no to wiadomo, jesteśmy przy wyspach, ciach, zwrot. No i z powrotem. I z powrotem na prawym halsie znowu mierzymy tam namiary, sobie bierzemy na tą wyspę. To jest coś, czego używam bardzo często właśnie do takich swoich wyznaczania granic i to jest naprawdę bardzo przydatne. W kieszeni się mieści, bo te inne namierniki, które często spotykane są na jachtach, no są duże i w kieszeni się nie mieszczą, trzeba po nie schodzić. A żeglarz powinien być leniwy, więc lepiej mieć coś w kieszeni. Oczywiście, żeby nie było, można wykorzystywać i trzeba moim zdaniem wykorzystywać zdobycze techniki, czyli GPS-a. To tak jak tutaj widzicie, jedna z naszych zaprzyjaźnionych firm nakleiła na wielu jachtach przy ploterze naklejkę Not for Navigation, tak? No, żeby to było wiadomo, że to jest tylko dla nas pomoc. I chociażby na GPS-ie możemy wykorzystać coś takiego jak ustawienie punktu trasy, tak zwanego WPT, czyli waypointa. I słuchajcie, jeżeli ustawimy sobie takiego waypointa, akurat tutaj bym sobie ustalił, tak jak widać, nie na tą latarnię, bo chcę co innego wykorzystać, tylko tak po środku między tą latarnią, ale w momencie, kiedy ja też jestem w tym miejscu, w którym jestem, i pojawia się taka kreska, ta ciągła czerwona linia, no to jest kreska, jakim kursem powinienem płynąć do tego waypointa. A w momencie, kiedy będę się halsował, będę odchodził od tej kreski i słuchajcie, to o zejście z tej kreski, to na GPS-ie jest podawany taki parametr XTE, cross track error, czyli zejście po prostu, odejście od trasy. Czyli ja się i zakładam sobie, mierzę sobie, ile to XTE moje maksymalne ma wynosić. No i powiedzmy, że tutaj ustaliłem, że tam jest pół mili morskiej. Akurat strzelam, bo tutaj rysowałem, nie widzę tutaj skali, ile to dokładnie jest, ale powiedzmy, że jest to pół mili morskiej. I słuchajcie, mogę sobie nawet ustawić alarm w GPS-ie zejścia trasy. Jeżeli XT przekroczy pół mili morskiej, to mi będzie GPS pikał alarm. No to co, płynę sobie, halsuję, do pik, 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 robię zwrot. No to XT się będzie zmniejszać aż do zera, kiedy znowu będę przecinał trasę, no i potem na drugim halsie znowu zacznie się zwiększać, jak dojdzie do pół mili morskiej, znowu alarm się uruchomi, bo tak ustawiłem i w takim korytarzu mogę się halsować. To mi się zdarza wykorzystywać, nie jakoś bardzo często, ale się zdarza. Ten GPS naprawdę jest bardzo przydatny. Przede wszystkim GPS jest bardzo przydatny przy halsowaniu, jeżeli włączycie sobie zapis trasy, no bo pokazuje wam, jak ta wasza łódka płynie, czyli po dwóch, trzech halsach wy widzicie, jak wy realnie ostro idziecie na wiatr i kiedy, gdzie, jaki zwrot robić. To jest naprawdę przydatne, warto korzystać. Dobra, jeszcze teraz tak, odnośnie właśnie tej trasy. Przypuśćmy, że mamy właśnie płynąć z punktu A do B. Po drodze mamy jakieś obiekty charakterystyczne, mamy znak bezpiecznej wody, na dole kardynałkę północną i gdzieś jakąś wyspę.
Słuchajcie, początkujący nawigatorzy często jak znajdą sobie punkty charakterystyczne gdzieś po drodze, no to płyną od punktu do punktu. No nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wiedzieć, że takie punkty są i że gdzieś jak je mijamy, no to mamy je tam, mamy trzymać swój kurs, o ile nam oczywiście warunki pogodowe pozwalają. A nie chodzi o to, żeby do tych punktów podpływać, no bo nam się trasa zrobi bardzo długa jakaś. Poza tym podpływanie do niektórych punktów charakterystycznych no nie należy do najbardziej rozsądnych. Tu akurat mój kolega Marcin Koc z MK Sailing z Kołobrzegu zrobił takie zdjęcie, gdzie załoganci zbyt blisko podeszli do znaku odosobnionego niebezpieczeństwa. No cóż, zdarza się. Nie schodzili o własnych siłach. Niestety tutaj już musiał się pojawić pomoc w postaci większej motorówki z firmy czarterowej. Ale powiem Wam jedną rzecz, o której mówię na kursach, bo no dobra, no wiemy, pewnie większość z nas wie, a pewnie wszyscy wiecie, że jest to znak odosobnionego niebezpieczeństwa. Ale zakładając, że zapomnicie, jaki to jest znak, albo będzie gdzieś, nie wiem, południowy kardynalny, a was zaćmi i zapomnicie, że to jest południowy kardynalny, nie będziecie potrafili go rozpoznać. Nie ma prostszej metody, żeby wiedzieć, jak minąć taki znak, czy blisko, czy daleko. Po prostu zejść na mapę i zobaczyć, co nam mapa mówi. I będzie wtedy widać, z której strony tego znaku jest płytko, jak bardzo płytko jest, jak blisko możemy się do niego zbliżyć. Tak? Oczywiście nie wykorzystywać tego na egzaminach. Na egzaminach musicie wszystkie znaki znać. Tak samo też zbliżanie się do wysp też nie jest za ciekawe, za blisko. No tutaj akurat była sytuacja taka, że tutaj ta ekipa zeszła w własnych siłach, rzucili sobie kotwicę pod wyspą i troszeczkę wiatr obkręcił i ich zniosło na płytką wodę, ale ci zeszli o własnych siłach. Teraz tak, troszeczkę o rezerwacjach portów, bo no Chorwacja jest bardzo fajnym akwenem, bardzo fajnym krajem, bardzo go lubię. Natomiast zawsze dla mnie problemem było to, w szczycie sezonu, jak przyjeżdżała załoga i oni chcieli jednego dnia robić długą trasę, zwiedzać miasto, kąpać się i jeszcze, żeby było miejsce w porcie. No i w szczycie sezonu te miejsca w porcie się dosyć szybko kończyły, ale problem rozwiązała aplikacja, która całkiem fajnie działa od paru lat, MySea. Też w tym pliku do ściągnięcia, co macie, opisałem nazwę tej aplikacji. Tutaj macie logo tej aplikacji. Wprowadzacie dane swojej jednostki. No i następnie wybieracie sobie tam porty w pobliżu. I sobie wybieracie, jeżeli jest wolny dany, dla danego gabarytu jachtu port, no to możecie go sobie zarezerwować. Podajecie numer karty kredytowej i już. I to jest, jeśli chodzi o płatności, to jest bardzo różnie, bo przychodzi do Was słodka wiadomość, że prosimy być w porcie na przykład nie później niż o godzinie 20. No rewelacja, prawda? W szczycie sezonu inni się będą odbijać od tego portu, a Wy zdążycie jeszcze po drodze się wykąpać, nie przejmujecie się tym, że jest słaby wiatr i płyniecie sobie na żaglu pomału, tylko po prostu sobie płyniecie tak, żeby być do tej 20, tak jak Was poproszono. Jak się odbywa z płatnościami? Bardzo różnie. I to nawet w jednym sezonie jeden port potrafi czasami ściągnąć z karty i potem Wam mówią miłego dnia, jak opuszczacie port. Po tygodniu ten sam port nie ściąga z karty, a po prostu prosi o zapłacenie gotówką, a z karty ściągają Wam, robią tylko blokadę na karcie, czasami nie robią tej blokady. W ubiegłym roku w jednym porcie w Pirowaczu załogant poszedł sam zapłacić za port, odebrać dokumenty jachtu. No i on zapłacił gotówką, a z mojej karty, bo akurat jego karty nie przechodziły, więc z mojej zrobiłem blokadę, a z mojej ściągnięto. Ale nie zdążyłem wrócić do Polski i strasznie się ten załogant przejmował, że mi odda pieniądze, że tego. Mówię, no spokojnie, mówię, no wrócimy do Polski, napiszę reklamację, zobaczymy, co port zrobi. Jak wróciłem po tygodniu do Polski, to już miałem z powrotem pieniądze na karcie, bo oni się po prostu pomylili i wrócili. Także nie miałem nigdy skuchy, żeby dwa razy za port zapłacić.
Wiele bojek, wiele portów miejskich jest w tym systemie i na przykład bojki, które są przy restauracjach, często robią tak, że pobierają wam z karty 50-60 euro, ale to jest, o tyle jest obniżony wasz rachunek, jak pójdziecie do tej restauracji, więc to wszystko jest, się kalkuluje. Jeden trik wam podpowiem. W sezonie bardzo trudno jest znaleźć miejsce, jak jest duży ruch jachtów, że rano wstajecie i szukacie sobie portu do zarezerwowania na wieczór. No, generalnie temat z gatunku Mission Impossible. Ja staram sobie się dzień wcześniej już planować, czyli nie wiem, powiedzmy jutro rano jest piątek, więc jutro rano bym usiadł, popatrzał sobie na pogodę na 2 dni i już miał zaplanowany sobotę wieczór, czy nawet niedzielę wieczór, gdzie będę w porcie. Tak? Także to trzeba czasami rezerwować w szczycie sezonu wcześniej. Polecam. Sama aplikacja lubi się wieszać, jest upierdliwa, przynajmniej pod iPhone'em. Ja używam iPhone'a, ale działanie jej jest, jak już się zarezerwuje ten port, no to jest naprawdę komfort, jest bardzo fajny. A i ceny są dokładnie te same, jakbyśmy nie rezerwowali portu, więc w ogóle. Szkoda nie korzystać. Druga aplikacja, z której korzystam, jest to aplikacja NIS, wydana przez Chorwatów. Zawiera bardzo dużo informacji takich nautycznych. Co w niej jest ciekawego? Przepisy lokalne. Można poczytać aktualne przepisy lokalne. Chociażby dowiecie się stamtąd, że jeżeli będziecie motorówką pływali, to nie zbliżacie się na odległość mniejszą niż 300 metrów do brzegu, czy że statki o długości większej niż 24 metry, to my będąc mniejszym mamy ustępować tym większym, tak? Bez względu na to, czy to tam jesteśmy w relacjach żaglowy, mechaniczny i tak dalej. Aplikacja jest fajna, bo jest w języku polskim. Musicie trochę mieć wyrozumiałości i cierpliwości do tego polskiego tłumaczenia, bo wygląda tak, jakby oni to w jakimś automatycznym tłumaczu tłumaczyli, ale spokojnie da się zrozumieć i chwała im za to, że coś takiego fajnego przygotowali. Także też tą aplikację bardzo polecam. Jeśli materiał się podobał, mam nadzieję, że się podobał, to zapraszam do subskrybowania kanału, do dania łapki w górę. Wszelkie materiały, linki w opisie filmu. Zapraszam na nasze szkolenia w Chorwacji. No i jeżeli macie jakieś pytania, to również zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Do zobaczenia na wodzie. Cześć!